Pif! Pow! Kochane. Kochane, cudowne, wspaniałe pokwiczanki. Zauważyłem taką niezwykłą rzecz, że jeżeli my bardzo pragniemy czegoś dostać, coś dostać, bardzo czegoś pragniemy, na przykład ja pragnę skarpetek. Pójdę do sklepu i kupię sobie Coca-Colę. To ta Coca-Cola nie zaspokoi mojego głodu skarpetek. Nie da rady. W żaden sposób. To znaczy, jeżeli ja czegoś potrzebuję, to inny artykuł tego nie zastąpi. Jeżeli taka kobieta, dajmy na to, potrzebuje miłości, miłości potrzebuje, a otworzy lodówkę i da sobie przyjemność zjedzenia paróweczek, to nie zaspokoi swojej potrzeby miłości. I drogie, kochane, cudowne pochwiczanki, chcę was poinformować, że jeżeli kobieta marzy o czułości, marzy o serdeczności, marzy o jedności, jeżeli kobieta marzy o tym, że wraz ze swoim partnerem stworzą my, a nie tylko ja i ty. Jeżeli kobieta o tym marzy i to nie wychodzi, to chcę was poinformować, że jeżeli dostanie seks, to nie stworzy wspólnoty, jedności z partnerem, nie powstanie żadne my. I dlatego, drogie pochwiczanki, tu istnieje bardzo duża sprzeczność między tym, co my chcemy osiągnąć, a między tym, co my próbujemy zdobyć. I tak na przykład poprosiłem mojego znajomego, żeby mi przywiózł z Chin jakąś pamiątkę. I on przywiózł mi z Chin pamiątkę i ja się wstydzę nawet tę pamiątkę pokazać. A ona wygląda tak. To jest pamiątka z Chin. I teraz, czy ja tę pamiątkę mogę postawić na wierzchu? Drogie pokwiczanki, powiedzcie uczciwie, czy taką pamiątkę ja mogę postawić na stole? Czy ja taką pamiątkę mogę zaprosić gości, kobiety, dzieci, księży, prałatów i na stole postawić pamiątkę z Chin mojego kolegi? Kochane, drogie pochwiczanki, jak rozumiecie, to jest właśnie przenośnia, to jest właśnie przypowieść o tym, czy rzeczywiście, naprawdę dostajecie to, czego pragniecie. Bo jeżeli nie dostajecie, czego pragniecie, to nie zastąpicie tego, co pragniecie, czymś innym. I dlatego, drogie pochwiczanki, informuję was wszystkich, jesteście siostrami przyrodnimi. Bulimiczek. One też nie dostają tego, co chcą. Drogie pochwiczanki, jesteście siostrami przyrodnimi. Fobiczek. One też mają fobię. One mają fobię przed czymś innym. Przed pająkami, a one się nie boją pająków. One się boją czegoś zupełnie innego. Czy wyraziłem się wystarczająco niejasno, żebyście zaczęły myśleć? Jeżeli się wyraziłem wystarczająco jasno, to zacznijcie, błagam, myśleć. A jak już się namyślisz, to możesz się do mnie odezwać. A wtedy ci powiem, jaka jest droga do celu. Cel, par!